Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała szpitalowi w Lesznie sprzęt o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Dobra informacja z Warszawy: jest zgoda na relokację pieniędzy przyznanych Lesznu z Polskiego Ładu. Pracownicy Urzędu Miasta w Lesznie rozpoczną od lutego roznoszenie 16 tysięcy decyzji podatkowych. Uwaga, urzędnicy nie pobierają opłat, a jedynie proszą o potwierdzenie odbioru dokumentu. Przy wejściu do Koniora zespołu szkół technicznych zawisł ogólnodostępny defibrylator. To inicjatywa nauczyciela Renato Kaźmierczaka, a pieniądze na ten cel zbierała cała szkoła. W lutym małe kino działające w Teatrze Miejskim zaprasza na 4 filmy. To było prawdziwe sportowe święto w Śmiglu. Trenerzy i zawodnicy pracują przez cały rok, by na imprezie podsumowującej zbierać oklaski i statuetki.